Cześć! Dzisiaj będzie o stopach. To część ciała, która przez zimę zostaje zapomniana i potem wiosną, latem coś trzeba z nimi zrobić, no bo warto ubrać takie jakieś odkryte buty, kiedy jest gorąco, zwłaszcza i to wygląda fajnie, no i plaże i wszystko i tak dalej. Trzeba zadbać o te stopy i właśnie tym filmem chciałam, żeby te z was, które nie lubią dbać o stopy, które nie za bardzo wiedzą, jak zrobić taki domowy pedikir, żeby od tej pory mogły być spokojne i cieszyć się pięknym widokiem właśnie swoich własnych stóp, ale przede wszystkim celebrować to, relaksować się. I ten pedikir, który wam dzisiaj pokażę, można zrobić w wersji takiej okrojonej, szybkiej po prostu, ale też w wersji takiej spa, takiej na wypasie, przy pełnym relaksie. No to lecimy po kolei. Potrzebujemy oczywiście miskę z ciepłą wodą, dodajemy do niej odrobinę pachnącego mydła. Ja wybrałam to, które pachnie pomarańczami, dlatego że dzisiaj w dzisiejszym spa pedikirze stawiam na owocowe zapachy, które dają przynajmniej mi taką błogą właśnie letnią przyjemność. Włączamy ulubioną nutę. Ja niestety jej nie mogę tutaj puścić, dlatego że YouTube by mi ten film po prostu zablokował. Wskakujemy na wygodną kanapę i po boku rozkładamy tarkę do stóp, kopytko, cążki, pilnik, obcinacz, peeling, masło, folię spożywczą, tak, to jest folia spożywcza. Potem wam powiem, do czego nam się przyda. Mam też chusteczki, które będą mi służyć jako separatory między palcami. No i oczywiście baza, lakier, top coat, zmywacz do paznokci, patyczki i płatki właśnie do usunięcia lakieru. Tych ostatnich rzeczy używamy w pierwszej kolejności. Pozbywamy się starego lakieru. Biorę obcinacz i skracam paznokcie. To jest etap, który może nastąpić w tym momencie lub dużo później. Pamiętajcie, żeby nie skracać swoich paznokci tuż po ich moczeniu, dlatego że wtedy są miękkie i mogą pękać, a tego nie chcemy. Kiedy mamy już skrócone, zaokrąglam delikatnie brzegi pilnikiem. Zawsze utrzymuję półokrągły, prawie że kwadratowy kształt. To zapobiega wrastaniu paznokciom, niestety mam do tego tendencję, no i też wygląda bardzo ładnie i schludnie, każdy paznokieć ma dokładnie ten sam kształt. Wkładam stopy do wody na co najmniej 10 minut. U mnie będzie to dokładnie 10 minut, dlatego że moje stopy nie potrzebują większego rozmiękczenia. Jeśli jednak macie problemy ze skórkami, z narastającym zrugowaciałem naskórkiem, to zdecydowanie przedłużcie ten czas. Ale nie próżnujcie, bo wtedy właśnie się relaksujcie i róbcie to, na co często ciężko wam złapać chwilę wolnego. Ja wybrałam czytanie książki i mizianie kota w tym samym czasie. Polecam, bardzo odstresowujące. Kiedy nogi są już wymoczone, mamy dwie opcje. W zależności od tego, z czym macie większy problem, od tego zaczynacie. Albo szlifujemy naszą podeszwę stopy ze zrogowaciałem naskórkiem, albo zajmujemy się skórkami wokół wału paznokcia. I tak właśnie ja wybieram. Biorę miękkie gumowe kopytko. Ono jest z Rossmana, kosztowało kilka złotych i to jest moje ulubione. Mimo że jest poszczerbione, to i tak mam je już od kilku dobrych lat. Odsuwam nim skórki przy każdym paznokciu i dzięki temu, że one są odmoczone, to bardzo łatwo odchodzą. Robię to naprawdę w bardzo delikatny sposób. I teraz, kiedy są odsunięte, biorę cążki i obcinam. Dokładnie te, które zepchnęłam, które odstają. Nie wchodzę cążkami głębiej. Chcę się pozbyć tylko i wyłącznie tego, co tutaj jest martwe, no i niepotrzebne. Kiedy ta cała okolica jest pięknie wyczyszczona, biorę ten sam pilnik, którym piłowałam paznokcie i ścieram nim zrokowaciały naskórek, który zgromadził się po bokach paznokcia. Ja lekko mam z tym problem, ale właśnie pilnik jest idealny do tego. Pamiętajcie, żeby nie wycinać cążkami tej skóry, tylko właśnie zeszlifować je mocniejszym pilnikiem. Będzie to wyglądało naprawdę fajnie, nie będzie żadnych ostrych brzegów. Skóra będzie dosłownie jak nowa. Zresztą sami widzicie, stópka jak malowana. Teraz biorę tarkę do stóp. Zmaczam ją delikatnie i najpierw mocniejszą stroną szlifuję podeszwę stopy, znajdując wcześniej miejsca, gdzie ten naskórek jest mocniej ponarastany. Ta konkretnie tarka jest moją ulubioną, kosztuje kilka złotych w Rossmanie, jest chyba najtańsza z wszystkich, jakie są tam dostępne, no i działa rewelacyjnie, wolę kupić tańszy produkt tego typu i częściej wymieniać. Ale fakt, kiedyś muszę zrobić eksperyment z tą mechaniczną tarką. Ona bardzo mnie kusi. Jeśli macie z taką doświadczenia, koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzu, będę niezmiernie wdzięczna. No i miękkość nastała. Teraz mamy dwie opcje, w zależności od tego, ile macie czasu. No właśnie, jeśli macie więcej, to zdecydowanie polecam tą wersję rozszerzoną, wypasioną spa, bo na pewno bardziej ją docenicie. Wiadomo, że kiedy mamy więcej czasu, bardziej dokładnie pomalujemy paznokcie, ale też lepiej o siebie zadbamy, ale w tym czasie też chcę, żebyście się rewelacyjnie zrelaksowały. No i dokładnie właśnie teraz wam powiem, jak to zrobić, ale wcześniej muszę wspomnieć o tym, jaka wersja krótka. Jeśli właśnie macie mniej czasu, to przede wszystkim nakremujcie stopy, odtłuszczcie płytkę paznokciową, pomalujcie i heja.
i gotowe. A wersja spa przewiduje jeszcze masaż. I pierwsze co bierzemy to peeling. Coś co pokochałam ostatnio na maksa. Wszystko oczywiście przez Karolinę Stylizację, bo u niej właśnie spróbowałam tych cudów. To dwa kosmetyki z serii malinowej z Balneo Kosmetyki. One pachną dokładnie tak, jakbyście otworzyły słoik z malinami. Biorę odrobinę peelingu i masuję nim całą stopę, bardzo dokładnie. Ja zdecydowanie bardziej wolę peelingi solne i cukrowe, dlatego że one dają zupełnie inne uczucie niż te, które mają stałe elementy. To, co one dają, to połączenie takiego drapania z gilgotaniem na raz. No, jak dla mnie niesamowite uczucia i niezależnie od części ciała, na której robię peeling, to właśnie czuję dokładnie to samo. Pamiętajcie, żeby wasza peelingowana część ciała była sucha, dlatego że on mocniej zadziała. Kiedy dodajecie do niego wody, automatycznie się rozpuszcza, więc działa słabiej. Teraz łapię za masło, które tak jak peeling jest przeznaczone do całego ciała. Nie jestem wielką fanką kremów do stóp. To wykończenie, które one dają i to ślizganie się, to nie jest coś, co lubię. Ale wracając do masełka. Jego cel to głębokie odżywienie i właśnie to tutaj uzyskujemy. Teraz rozwikłam zagadkę folii spożywczej. Owijamy naszą stopę, co to nam da? Przede wszystkim to, że preparat, który mamy nałożony na skórę, wniknie głębiej i mocniej. I ta miękkość skóry zdecydowanie będzie jeszcze większa, więc wszystko będzie jeszcze bardziej błogie i tak dalej. Fakt, wygląda to trochę dziwne, ale pamiętajcie, żeby zostawić wystające paluszki, bo teraz bierzemy się za malowanie paznokci. Biorę patyczek higieniczny i zmywacz i dokładnie odtłuszczam płytkę paznokciową. Wolę robić to właśnie patyczkiem niż płatkiem, bo pozwala on mi tutaj na dużo większą precyzję. No i malowanie oczywiście standardowo. Najpierw warstwa odżywki, potem dwie cieniutkie warstwy lakieru kolorowego. Ten, który wybrałam, to taki złamany łososiowy róż w mocnym, intensywnym kolorze. Bardzo ciężko było mi zebrać się na to, żeby określić ten kolor. Jak macie na to pomysł, to koniecznie powiedzcie. Ale to nie jest wcale czysty różowy kolor. Nie. Na sam koniec oczywiście top coat, Essie Good To Go. Da nam on taką piękną taflę błysku, no i przedłuży trwałość naszego malowania. Teraz mamy drugi moment, kiedy możemy się byczyć. I to dłużej niż wcześniej, wtedy kiedy moczyłyśmy nasze stopy. Teraz mamy dobre 20-30 minut pełnego relaksu. No i spożytkujcie go tak jak lubicie. No, nie wiem, głaskanie kota, czytanie książki, a może i YouTube'a? Na sam koniec zdejmujemy folię, wmasowujemy resztki kremu, który pozostał. No i idziemy podbijać świat z najpiękniejszymi stopami ever. Mam nadzieję, że te z was, które nie przepadają za pielęgnacją stóp, jakoś tam się przekonały. I oprócz takiej satysfakcji z tego, że same sobie zrobiłyście fajny zabieg, można też skorzystać relaksując się, doczytać trochę ulubioną książkę, czy obejrzeć odcinek serialu, który tam czeka i nie możecie nigdy się zebrać. To poświęćcie sobie trochę czasu i możecie i to nadrobić, i zadbać o siebie, i czuć się fajnie. W ogóle temat stóp to coś, w czym czuję się naprawdę bardzo dobrze, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, nawet takie bardziej specjalistycznie, to koniecznie piszcie o tym, bo bardzo chętnie wam oczywiście pomogę. Co jeszcze miałam powiedzieć? A, o dostępności, bo bardzo często mnie pytacie o dostępność tych wszystkich rzeczy. Większość była z Rossmana i większość jest wielofunkcyjna, tak jak, no nie wiem, kopytko, czy obcinacz, czy cążki, też możecie ich używać do rąk, ja używam tego tu i tu. Jeśli chodzi też o ten peeling czy masło, to są rzeczy, które używam na ciało, bo też, jak wcześniej wspomniałam, jestem taką super zwolenniczką tych rzeczy dedykowanych do stóp, bo one często nie nadają się do niczego innego, a te, które są świetne na całe ciało, są też ekstra na stopy. No i się nie ślizgają, a są odżywcze i o to chodzi. Więc większość tych rzeczy jest z Rossmana. Te gadżety wszystkie są za niewielką cenę, oprócz moich cążków, ale te konkretnie moje cążki to nie są jakieś najlepsze cążki świata, jednak nie są one dostępne tak normalnie, bo je sprowadzałam dawno temu z jakiegoś sklepu tam za granicę, jakieś takie duże zamówienie robiłam z koleżankami. Ale też dobre cążki kupicie w Rossmanie. Ważne, żeby te brzegi ich się idealnie stykały, idealnie ostre były, no i nie można ich upuścić, żeby ten dzióbek się nie skrzywił, bo wtedy będzie lipa. Co jeszcze? A, te, jeśli w ogóle skusiła was kiedykolwiek ta właśnie malinowa seria z Balneo Kosmetyki, to teraz jest super czas, bo oni mają wakacyjną promocję i na hasło wakacje. Na ich stronie możecie kupić tam cokolwiek zamarzycie i wysyłka jest gratis. Wszystko oczywiście, wszystkie opisy, podpisy, wszystko będzie na dole, więc jak czegoś potrzebujecie, to zerknijcie w opis pod filmem, bo tam zazwyczaj się kryje mnóstwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i napiszcie mi koniecznie, jaki kolor lakieru królował w tym sezonie na waszych paznokciach u stóp. Dzięki, do zobaczenia, cześć!